ten slajd już widzieliście i dlatego my się tu znaleźliśmy, bo Facebook postanowił, że zrobi nam niespodziankę i najpierw wypuścił coś takiego, co się nazywa M. Nie wiem, czy ktoś korzystał z was M-ki. M-ka to było coś, co oni udawali, że to jest sztuczna inteligencja, tak naprawdę siedziało tam dużo ludzi i oni sprawdzali, czy my chcemy z tego korzystać. Później stwierdzili, że a dlaczego nie wysłużyć się deweloperami i stworzyli platformę, którą szumnie nazwali, że to jest Next 10 Years i tak dalej, co też jest nieprawdą, bo powstało 40 tysięcy botów w ciągu tam niecałych pół roku. I pytanie, ile z was korzysta z jakiegoś bota na co dzień? O to chodzi. A kwestia jest taka, że jednak to idziemy w tym kierunku. Idziemy w tym kierunku, ponieważ coraz częściej korzystamy z mobila, coraz częściej korzystamy nie z interfejsów jakichś desktopowych, tylko siedzimy w kibelku, siedzimy w tramwaju i patrzymy się w ten ekran, nie? I problem jest teraz drugi, że prawdopodobnie w przyszłości będzie tyle zagadnień naszych, że będziemy raczej gadać z maszynami, nie z ludźmi. Ponieważ my chcemy za szybko, za często i w nieregularnych formach, żeby ludzie to obsługiwali. Kto normalny odkłada sobie słuchawkę rozmawiając z call centrem tylko dlatego, że musi wodę ugotować na ziemniaki, a w botach to jest naturalna sprawa, słuchajcie. Rozmawiam sobie, załatwiam swoją sprawę, odkładam i wracam do tego za 2 tygodnie. Nie? A dlaczego my jesteśmy, dlaczego ja jestem personalnie? Z tego powodu, z tego grafu, bo tu są inwestorzy i tu jest fajnie się kiedyś sprzedać. Ale wracając, dlaczego Messenger? Messenger jest dlatego, że większość ludzi tu siedzi i my de facto, to co my robimy, to co my jako Wondly, to co de facto było na tym filmiku, my opowiadamy historię. My opowiadamy historię w tej chwili botami, ponieważ to jest najbardziej i najprostszy sposób dotarcia do tych wszystkich klientów, do tych wszystkich młodych ludzi, do tych wszystkich ludzi, którzy nie chcą podążać za regułami, do tych wszystkich ludzi, którzy mają gdzieś nasze super wymyślne IVR-y, gdzie mają nasze super CRM-y, rejestrowanie się na maile. Kto normalny w dzisiejszych czasach zakłada jakieś konto inaczej niż przez Face'a? Ten, kto lubi pamiętać hasła, no trudno. A to jest fajny case i to jest coś, co jeszcze w Polsce nie istnieje, natomiast coś, co rośnie nam. Tu wszyscy niestety nie zajmujemy się obsługą audio, natomiast dużo raportów mówi, że właśnie Alexa to jest taki ten wytrych, który wejdzie do naszych domów. Tak jak wszyscy mieliśmy, ilu z was miało telefon, który miało Me2J, czyli ten jeszcze wszystkie te stare javowe aplikacje, które nie miały App Store'ów. Mieliście taki telefon? Czy ściągaliście na App Store z tyłu takie były gazetki, gdzie się ściągało, wybierało się, szukało się aplikacyjek, które można było ściągnąć, nie? I w tej chwili tak to wygląda teraz. Nie ma żadnego App Store'u na boty, tak z prawdziwego zdarzenia. Wszystko to jest wyszukiwanie na fejsie i tak naprawdę ta Alexa trochę wprowadza pokoju do całego naszego ekosystemu. To oczywiście nie znaczy, że to tak skończymy, ponieważ bardzo wiele ludzi próbowało wcześniej budować App Store'y. Google Now na przykład pozwala zbudować wam aplikację, która będzie łączyła się przez telefon. Siri udostępniła nawet, można napisać apkę, która przyjmuje zamówienia na taksówki, podłączyć do Siri i przyjmować zamówienia na bardzo, bardzo wąski case. Ale gdzieś w tym kierunku idziemy. OK. I kto my jesteśmy? Jestem tu. Razem z Asią. Ja jestem inżynierem, Asia jest designerem. Razem z Asią mniej niż 12 miesięcy, dokładnie jutro będzie 12 miesięcy, założyliśmy spółkę oficjalnie, więc do 12 lat albo do jakichś KPI-ów utrzymania 24 lata jeszcze trochę nam brakuje. Natomiast to, co pomyśleliśmy sobie, stworzymy, nie wiemy w ogóle, co się będzie działo z tym rynkiem chatbotów. Dopiero weszliśmy, w ogóle nie widzieliśmy tą panią z ZUS-u, też się przeraziliśmy, ale stwierdziliśmy, OK, lecimy do przodu. Postanowiliśmy i długo interesowaliśmy,
iterowaliśmy. Na początku chcieliśmy zrobić coś, co gada z urządzeniem IoT, czyli można było dogadać do tego urządzenia IoT przez Messengera. Tam ten Messenger wysyła nam później zdjęcia. To działa i bardzo się tego wstydzę. Produkcyjnie to działa, niestety. Później walczyliśmy, ok, mówimy, idźmy po rynku, opowiemy rynkowi, że jest coś takiego jak Messengery. To jeszcze było przed 12 kwietnia, kiedy Face to ogłosił oficjalnie, więc chodziliśmy po rynku, mówiliśmy, jesteśmy tutaj, będziemy to robić. Nadal jest, że rynek nie jest gotowy w ogóle na tych. Natomiast rynek bardzo polubił Bibi i Waltera, czyli Barbarę i Wojtka tak naprawdę naszych. Barbara i Wojtek służy do tego, że oni sprzedają i reklamują i robią zasięgi. I udało nam się pozyskać Brave firmę, która postanowiła zaufać bandzie startuperów, ale dosyć dużo na tym wspólnie wygraliśmy. Otóż Orange jako pierwsza marka wypuściła takiego bota na Messengera w Polsce z prawdziwego zdarzenia. Tam oczywiście były jakieś starania czy coś tam. I co najfajniejsze, musieliśmy przechodzić przez takie fajne case'y typu bezpieczeństwo nam nie pozwala zachowywać numerów na Messengerze, więc używaliśmy sprytnego urządzenia, które się nazywa WebView, a wcześniej jeszcze to był account linking. W ogóle zhakowaliśmy trochę Face'a i powiedzieliśmy, ok, oni pozwalają nam odpalać przeglądarkę, ale to nie służy do tego, co oni chcą, ale my potrafimy odpalać, więc będziemy tak zbierać lidy. Te lidy bardzo fajnie się zbierają, aż doszliśmy do momentu, kiedy mamy 365 postów i wszystkie są obsługiwane przez bota. Na wszystkie posty reaguje bot, automatycznie odpowiada w ciągu tam mikrosekund i pod każdym postem jest bardzo, bardzo dużo komentarzy. To była akcja, którą robiliśmy z Orange'em i testowaliśmy zasięg naszej platformy. To oczywiście mieliśmy dużo faili, zaraz opowiem jakich, a później był nasz dziadek z reklamy, pewnie wszyscy kojarzycie dziadka. Nie wszyscy kojarzycie, że do dziadka był bot też przygotowany. Bot na tyle był ciekawy, że przetestowaliśmy tak naprawdę, jak dużo ludzi przełącza się między konsultantem, a chce zostać w bocie. I czy ktoś ma jakiś pomysł, jaki to jest procent, jaki to jest podział? 75% ludzi zostawało z botem. To jest dużo. To jest dużo, żeby wejść w interakcję z botem, przejrzeć produkty i wejść, żeby coś jeszcze zamówić. To jest bardzo dużo. Do tego dodewelopowaliśmy wtyczkę, zaraz wam powiem dlaczego. WP ma swojego bota, to też nasza produkcja, a ten bot cały czas jeszcze rozbiera na napędu i tak naprawdę za miesiąc pewnie usłyszycie o nim w pełnej krasie. I nasz taki najbardziej znany case, milionerzy, który nam zawiesił wszystkie serwery Microsofta, które mieliśmy, a mamy 120 tysięcy dolców grantu w cloudzie, więc mamy tych serwerów w nieskończoność. Natomiast co się okazało, trochę reklama pomaga w zabijaniu. Wszystkie nasze, jak się mówi, load balancery wysiadły i było fajnie. Fajne zasięgi też zrobiliśmy. My się dzielimy, lubimy dzielić się w ogóle liczbami, więc 18 dni 160 tysięcy nowych napisało do nas. Najciekawsi są ludzie, którzy cały czas grają non-stop w tych miliarderów i próbują wygrać. Mamy takich ludzi, których po prostu są z nami od początku uruchomienia naszego bota i cały czas grają, cały czas próbują. I najfajniejsze jest to, że jeśli chodzi o przedział wiekowy, to są ludzie 40+. Czajcie? 40+ na Messengerze i grają w naszego bota. To jest niesamowita sprawa. A czy wy dostaliście też powiadomienia push z milionerów? Tu też trochę przesadziliśmy. A trochę zawiesiliśmy serwery w drugą stronę, czyli Facebook nas przestał lubić. Na szczęście mamy direct line'a i nas odwiesili. I ten jest bot ciekawy. I to jest bot, jeśli ktoś ma pytania a propos dzieci, to jest bot skierowany dla wieku 13 lat mniej więcej. Chodzi o to, że jest sobie serial
serial z aktorami, gdzie jedna z aktorek jest robotem i tego, ona się nazywa Franki i tego robota próbujemy udawać tutaj na tym Messengerze. I tu pozwolili nam w końcu klienci uruchomić trochę więcej niż scenariusze. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Microsoft Taya trochę napsuł wszystkim nam na rynku, tworząc po prostu pierwsze pytanie do klienta przychodzimy, czy on się nauczy o Hitlerze? Nie. Ten akurat będzie mówił o Franki. To jest kolejny taki mniej medialny sukces od TVN-u, ponieważ TVN wiadomo, natomiast tu rozmawiają z nami dzieciaki, 13 lat, nauczyliśmy się tyle nowych przekleństw, to znaczy nasz bot się nauczył tyle nowych przekleństw, że nie mieliśmy pojęcia, że istnieją. I tu odpowiadając na pytanie, wektoryzujemy je, to znaczy wsadzamy je w Word to Vec'a i znajdujemy obok jeszcze kolejne, więc to też jest fajna przygoda. Dobra, jeszcze coś chciałem wam pokazać, bo aula dla mnie zawsze się kojarzyła, jestem w ogóle zaszczycony, dzięki za zaproszenie, z takim czymś, że możecie coś wyjść stąd i wynieść sobie do domu, zanieść i zrobić tego bota. I kilka case'ów, które my się nauczyliśmy. Pierwszy case, a zawsze zostawcie ten kierunek przełączania do człowieka. To znaczy zawsze ten przycisk przełącz się na człowieka, to co Marcin mówiłeś, jest bardzo ważne. Eskalujemy do góry tylko jeśli bot zaczyna czegoś nie rozumieć. A co ciekawe, bardzo jeszcze dużo firm nie ma możliwości, bo oni o ile dostają tych dużo wiadomości z bota, to nie mają filtracji, co jest z bota, co jest nie z bota. Więc my mamy taką bardzo sprytną wtyczkę w Chromie. To po prostu na natywnym ekranie Messengera filtruje wszystkie rzeczy, które nie są z bota i wyświetla nam na górze. Więc to jest coś dla małych agencji, przygotowaliśmy. Druga rzecz, zawsze przyznajemy się, że nie jesteśmy człowiekiem. Robiliśmy testy i zawsze ludzie, którzy wiedzą czy podejrzewają, że to nie jest bot, próbują go poniżyć. I w końcu przychodzą ucieszeni, słuchaj, on mi źle odpowiedział. Ja mówię, wiem, bo to jest bot. Wiem, że ci źle odpowiedział i on będzie ci źle odpowiadał, ponieważ on nie rozumie, nie. To tak jakby przyjść do kawiarni i poprosić o boczek i spróbować, żeby pani wyjaśniła, jak trzeba steka podgrzewać, nie? No to nawet człowiek czasami nie zna się na wszystkim, a ludzie wymagają od maszyn niezawodności. Ludzie wymagają od tego, że uruchamiają samochód po 2 miesiącach stania na zimie, żeby on się odpalił od razu. No, nie? Następna sprawa, nie wszystko trzeba pisać i to jest coś, co interfejs Facebooka bardzo ułatwił i oni idą w tym kierunku jeszcze bardziej, że nawet można wyłączyć, tak jak wspominali moi przedmówcy, można wyłączyć możliwość pisania. To nie jest fajne, ponieważ wtedy przyzwyczajimy użytkownika, że nigdy on nie może do nas napisać, więc nie obsłużymy żadnych takich bardziej zaawansowanych ścieżek. Natomiast klikanie pokazuje, że ten człowiek po prostu jest przyzwyczajony, ten milionerzy pokazują super. Człowiek klika i tak może cały dzień sobie zlecieć. To, co my staramy się robić, my jesteśmy małą firmą, 8 osób, to, co my staramy się robić, to staramy się wyprodukować bota w miesiąc. To jest karkołomne. Nie wiem, czy wiecie, jak powstaje odcinek South Parka. Oni też tam w 2 tygodnie walą, a później odsypiają przez kolejne 2. My tak samo działamy. To znaczy, jeśli czegoś, jakiś bot nie da się zrobić w miesiąc, to znaczy, że on jest zbyt skomplikowany i na pierwszy rzut kompletnie nie będzie przydatny użytkownikowi. Znaczy, ja rozumiem, że są boty customer serwisowe, które trzeba robić długo, które trzeba fajnie nurture po polsku, czyli podawać im różne dane i tak dalej. Natomiast jeśli jakiś bot w pierwszej wersji oczywiście nie zrobi się w miesiąc, to znaczy, że coś jest bardzo rozbudowane i to tak jak z apką. Jak tworzy się ją więcej niż rok, to znaczy, że już koniec nasi klienci, konsumenci uciekli. Design. To jest dlatego, że ja jestem inżynierem, więc ja wszystko, co techniczne, bardzo dobrze rozumiem i jest to dla mnie mniej sexy, natomiast wszystko, co jest design, wszystko, co dotyczy projektowania ścieżek, projektowania komunikacji, czymś się, co zajmuje Asia, na szczęście, to jest wyzwania. Zrobienie takiej ścieżki, gdzie użytkownik nie odpada, a taki młody człowiek, 13 lat, to on chętnie by już wyleciał w kosmos, to jest dopiero przygoda. My tych ścieżek, w tym Franki, zrobiliśmy bardzo dużo, a i tak cały czas mamy
sposoby, żeby nawracać ich do punktu X. My to nazywamy coś takiego, że trzeba zaprojektować komunikację tak, żeby zawsze użytkownik doszedł do tego punktu, który my zaprojektowaliśmy, że ma dojść. Czy on ma kupić coś, czy on ma po prostu przeżyć dobrą przygodę, on ma i tak przejść do tego punktu X, niezależnie od tego, co wybierze. Nie? To chyba jest... Był taki film nawet jakiś. Minimalizacja nowych interfejsów. My w większości naszych botów nie mamy interfejsu użytkownika dla administratorów. Wszystko jest realizowane wewnątrz bota, to znaczy możesz sobie napisać, jeśli jesteś adminem, jesteś w administratorach, to przez bota piszesz i zarządzasz botem. Bo my stwierdziliśmy, że jeśli mamy jeszcze kogoś nauczać nowego użytkownika, nowych interfejsów, mamy jeszcze go nauczać, nie wiem, tam resetowania czy dodawania nowych rzeczy przez jakiś jeszcze interfejs i to obsługiwać, to nie, to nie jest nasz case. O, i to jest fajne, to jest, nie wiem, czy wy wszyscy, znaczy ten, kto tworzy bota, chętnie się podzielę z wami, jak my go promujemy, bo to jest też fajne. Otóż najfajniejsze są coś takiego jak reflinki. To znaczy, że można wsadzić w displaya, w kampanię displayową, w kampanię newsletterową odwołania do bota, do konkretnych sekcji bota. To znaczy, że mamy teraz case Orange'a, to jest bardzo fajny case, mój ulubiony, mamy teraz geo FTTH promujemy, czyli światłowody. I case jest taki, że można od razu wejść do zapytania o światłowód, od razu wejść do zapytania o to, gdzie ktoś się znajduje, żeby mu wyświetlić, pokazać ofertę światłowodową, bez przechodzenia przez całą ścieżkę tych botów. I to jest fajne, ponieważ bot jest z jednej strony uniwersalny, więc jak użytkownik pierwszy raz wchodzi, to może wszystko przejść. Z drugiej strony, jak wchodzi przez display, jeśli jest na mobilu, to automatycznie mu się otwiera ta fajna ikonka, jak jest na Androidzie jeszcze, najlepszym systemie na świecie. To otwiera mu się ta fajna ikonka, otwiera mu się taki ten pop-up, może wejść w interakcję z botem, zostawić go, wrócić do niego za dwa dni, porównać z ofertą, więc to jest coś przyjemnego dla użytkownika. Kolejny to jest comment response, czyli to, co niewiele osób wie, że bot może odpowiadać na komentarze. Więc jeśli tworzymy jakiegoś, mamy fanpage'a, to nie musimy tylko wymagać i proszę użytkowniku, wyślij do nas wiadomość, tylko możemy aktywnie reagować na komentarze, które oni do nas wysyłają. Czyli użytkownik sobie komentuje wasz post, komentuje to negatywnie, pozytywnie, tu rozpoznajemy intencje, bądź rozpoznajemy jakby jego kierunek i możemy automatycznie botem odpowiadać dokładnie dotyczący tego komentarza, co on chce zrobić. Przykład jest taki, nie wiem, promujemy pizzę, ktoś mówi, mam reklamację w takiej pizzerii, to wyślałem mu komunikat, ok, jeśli masz reklamację do pizzerii, to tutaj, natomiast jeśli ktoś mówi, o, fajna, chętnie zamówię, to od razu mu wysyłamy formularz zamówieniowy. To jest kolejny nasz rzucący się gościu. To jest coś, co... Dlaczego moim zdaniem, tu już koledzy dużo razy powiedzieli o technologii, ale dlaczego moim zdaniem teraz mówimy z powrotem o botach? Dlatego, że karty graficzne stały się tanie, mamy dostęp w chmurze do GPU i algorytmy, które teraz używamy, pozwalają nam na budowanie takich fajnych LSTM-ek, czyli rozumienia, tu jest posłowie, ale jeszcze nawet rozumienia znak po znaku i budowania ciągów, znak po znaków, rozumienia języka. I to jest taka nowość, która dopiero weszła, wchodzi, czy jakby dużo informacji o tym powstaje dopiero i dopiero teraz tak naprawdę technologia nadąża za tymi wszystkimi papierami, które zostały opublikowane wcześniej. Ale o tym na szczęście chłopaki się rozwodzili wcześniej, więc nie muszę za dużo. I coś, co nasz jest, coś, co my chcemy robić, czy jakby się szczycimy, czy robimy, no nie wiem, jak to nawet nazwać. To jest coś, że dowolne API, dowolne dane chcemy przerabiać na boty. My już mamy testy tego z niektórymi klientami. Znowu też wewnętrzne, nie można pokazywać i bla, bla. Ale działa to całkiem fajnie.
I coś, co będziemy pewnie za 3 miesiące upubliczniać i pokazywać. Słuchajcie, mamy takie API i na podstawie takiego API stworzyliśmy takie fajne bociki. O, i to jest fajny case, żeby na pytania.